porządku, mamy już potwierdzenie i jedziemy, sesja numer 2. Panowie Zyk i panowie Grol, dobrze mówię? Jest Grol, dobra. Przypomnijcie mi pokrótce, jak zakończyła się nasza sesja, pamiętacie? Z walką z jakimiś pająko-podobnymi stworami chyba, które nas zatruły, ale je spłoszyliśmy, częściowo zabijając, tak? Zgadza się. Mateuszu? No, zapokonaliśmy te pająki i zebraliśmy jeszcze ich łup i potem sesja się skończyła. Jasne. Nie chcąc ryzykować spotkania z paskudami, które mogły wrócić, czym prędzej zebraliście się z tego miejsca, w którym odpoczywaliście. Było to dosyć mała, niewielka polanka otoczona wysokimi progami skalnymi, na której zdecydowaliście się po prostu odpocząć po kilku godzinach marszu i z racji tegoż starcia szybko się pozbieraliście i czym prędzej ruszyliście przed siebie. Póki co znajdujecie się, przypomnę, w dolince otoczonej łańcuchem górskim, więc wasza podróż może odbywać się tylko i wyłącznie w jedną stronę, w stronę przełęczy i przewężenia, które pozwoli wam, jak przypuszczacie, wyjść poza ten łańcuch górski i przejść na świat, który na was czeka. Po godzinie podróży, kiedy byliście już niemal pewni, że nic wam nie grozi, weszliście na nowy Hex. Jeżeli wejdziecie na Roll 20, to zobaczycie możliwość przesunięcia się na kolejny Hex. Wejdźmy tam na chwilkę. Wasza drużyna przeszła na góry porośnięte lasem. Z tej perspektywy jeszcze nie wiecie, co jest przed wami, jaki teren się rozciąga, natomiast dopiero znaleźliście się na tym terenie, widzicie, że jest to przewężenie, oczywiście najniższy punkt wokół tego łańcucha, który was otacza, mimo wszystko jest trochę wspinania. Zanim jednak zaczniecie się wspinać dalej, wyżej, tym lasem, który biegnie stromo, drzewka są rachityczne, niewiele wyższe od was, gęsto porośnięte, więc ta podróż jest dosyć uciążliwa. Jest mniej więcej połowa dnia. Słońce na środku swojej drogi, a wy, bardzo mocno zmęczeni, zauważacie jednocześnie chmury, które powoli nadciągają nad okolice, w której jesteście. Coraz trudniej wam iść i okazuje się, że rany, niewielkie ranki, które doznaliście w czasie potyczki, zaczynają coraz bardziej puchnąć. Aż do tego stopnia, że dalsza podróż była utrudniona. Postanowiliście odrobinkę odpocząć. Jakieś deklaracje póki co? Skoro mówisz, że coś tak samo rano, postaram się jej dokładniej przyjrzeć, co się dzieje z ciabnięciem. Tym rano, tak? Dobrze. Mateuszu, co ty proponujesz? Ja też bym chciał się przyjrzeć tym rano. Dobrze. Za chwilkę się tym zajmiemy. W międzyczasie dochodzą was odgłosy bębnów. Znacie ten dźwięk. Bębny są naturalnym środkiem komunikacji w plemieniach goblińskich. Co prawda nie jesteście wiedzącymi, nie znacie dokładnie całego kodu, ale jesteście w stanie zrozumieć pewien sens przekazu. W plemieniach goblińskich to kapłani, kultyści zajmują się obsługą, że tak powiem, bębnów, wymianą informacji, jest to, że tak powiem, ich monopol. Więc wy z tego, co zrozumieliście, że
Ktoś prosi, żebyście poczekali. Szybko potwierdza to kapłan towarzyszący wam i w milczeniu podążający waszą ścieżką, waszą drogą. Relk wstrzymał was, widząc, że jesteście bardzo zmęczeni. Powiedział, że zaraz przyjrzy się waszym ranom, widzi, że nie jest zbyt dobrze, ale bębny mówią, że trzeba tu poczekać. Ranki, które oglądacie, wyglądają generalnie u jednego i u drugiego podobnie. Jest to pojedyncza rana, mniej więcej na wysokości łydki, która na początku nie wydawała wam się jakoś szczególnie uciążliwa. Od po prostu ukłucie, które spuchło. Natomiast teraz puchnie coraz bardziej i widzicie, że z tej dziurki w waszej nodze zaczyna sączyć się lepka substancja, która bardzo szybko zastyga, tworząc taką twardą skorupę. Pachnie zupełnie neutralnie, nie ma z tym problemów, nie jest to jakiś nieprzyjemny zapach, natomiast mimo zrywania tych strupków cały czas tworzą się nowe, które zalepiają ten otwór, a wasza noga puchnie. A jest to w jakiś sposób bolesne i powoduje spowolnienie marszu, czy mimo to możemy normalnie podróżować? Niestety jesteście już na tym etapie, że jest to delikatnie bolesne. Utrudnia wam marsz. To rozglądam się za naszym kapłanem. On, widzicie, że odszedł troszeczkę od was i wykorzystał niewielkie wzniesienie terenu, żeby ponownie wsłuchać się w komunikat, który nadciąga niewątpliwie od strony waszej wioski. W skupieniu wysłuchuje ponownego komunikatu, po czym zwraca się w waszą stronę. Słucham cię, Mateuszu, chciałeś coś dodać? Nie, to ja chciałem, ale to niech powie najpierw w takim razie. Nie, to Adrian chciał, więc... Rozumiem. Dobrze, słucham cię, Adrianie. Znaczy, no skoro kapłan do nas wygada, no to w takim razie niech już powie. Bardzo chciałem zwrócić jego uwagę na siebie, ale skoro sam uwagę, to już nie mogę zrobić. Widzisz, natomiast Adrianie, twoja postać widzi zmartwione spojrzenie twojego tragarza, który patrzy na tą rankę i no, w niej jest zmartwiony. Tak, to widać na jego twarzy. To przez lekki grymas bólu posyłam mu promienisty uśmiech i mówię, wszystko będzie dobrze, młody. I zaczynam kuśtykać w stronę tego kapłana. Kapłan przez chwilkę jeszcze wsłuchiwał się, po czym odwraca się w waszą stronę, mówiąc, gdy mówią, że trzeba poczekać. Proszą nas, abyśmy wstrzymali podróż. Zrozumiałem, że chyba ktoś za nami podąża. No to się nawet genialnie składa, bo my nie za bardzo możemy podróżować. Po czym przenoszę wzrok na swoją ranę i na ranę Zyga. Przyznam szczerze, nigdy nie spotkałem się z takimi stworzeniami. Obejrzę to. Mam nadzieję, że one nie są jadowite. Kapłan przyklęka przy was i zaczyna obmacywać wasze rany. Widzicie i czasami grymasicie troszeczkę, kiedy zrywa te czopy, takie ropne czopy, które się tworzą na powierzchni rany, obwąchuje tą ranę i naciska, uciska w wielu miejscach. Wygląda to dosyć dziwnie, przyznam szczerze. Chyba nie jest to trucizna. Nie pachnie, przynajmniej jakby było zatrute. Boli, kiedy naciskam? Pyta się was. A boli, jak naciska? Jak myślisz? Jak ty czujesz? Tak nie bardzo. Tak średnio. A u ciebie, Adrianie, w twojej postaci?
No ja chciałem powiedzieć, że kiedy naciska, to boli bardziej niż nie naciska. Różnie to odczuwacie, jak się okazuje, natomiast bardziej przeszkadza wam fakt opuchlizny niż realnego bólu. Kapłan przyklęknął przy was i zaczyna majstrować. Po chwili wyciąga ze swojej torby jakieś specyfiki. Kilka woreczków zrobionych z wyprawionej skóry. I widzicie, że znajdują się tam różnego rodzaju maści i zioła. W jednym znajduje się po prostu maść, jakiś tłuszcz. W pozostałych woreczkach znajdują się spokruszone, starte niemalże na proszek zioła. Ostry, ziołowy zapach dociera do waszych nozdrzy. Kapłan zaczyna mieszać maść na dłoni razem z jakimś właśnie ziołowym proszkiem, po czym wciera w wasze rany, mówiąc, że trzeba poczekać. Tymczasem, kiedy wy odpoczywacie, przeniesiemy się do innej postaci. Piotrze, twoja postać. Pokrótce ją proszę opisz. No, to jak pisałem, wysoki, smukły dosyć, niezbyt silny goblin o inteligentnym wyrazie twarzy. Przynajmniej takiego próbuję wyglądać. Znowu cię przerwało na końcu? Przynajmniej na inteligentnego próbuję wyglądać. Dobrze, dziękuję bardzo. Niespodziewanie dla ciebie, uczestniczyłeś w całej ceremonii. Uczestniczyłeś w ceremonii wysłania pierwszych śmiałków poza plemię, żeby zmierzyli się ze swoim przeznaczeniem. Byłeś zajęty sobie tylko znanymi badaniami, rozmyślaniami. Jesteś wiedzącym. Jesteś goblinem skażonym magią, którą zawsze w sobie czułeś. Czułeś tą moc, przeczuwałeś niekiedy różne rzeczy. I od pewnego czasu w snach zaczęło cię nachodzić coraz bardziej takie wrażenie, jakby coś w tobie rosło. O tym, że jesteś skażony magią, powiedział ci kapłan, kiedy byłeś już na tyle duży, żeby zrozumieć, co to w ogóle znaczy. Natomiast kapłan wyjawił ci kiedyś, kapłan o imieniu Kosów, wasz główny kapłan waszego plemienia, wyjawił ci kiedyś, że ta moc w pewnym momencie po prostu się u ciebie ujawni. I kiedy po całej imprezie, kiedy miałeś ochotę napić troszkę halucynogennego wywaru, zjeść mięso, jakieś pieczone korzenie, i kiedy zadowolony położyłeś się spać, naszły cię bardzo dziwne sny. Znowu wrażenie, jakby coś w tobie rosło. Rosło, rosło i tak pęczniało, że miałeś wrażenie, jakbyś miał zaraz się rozpęknąć. Obudziłeś się wtedy zlany potem, po czym zasnąłeś i spadły na ciebie znowuż dziwne sny. Sny pełne tajemniczych symboli, na tyle dziwne, że czym prędzej po przebudzeniu pobiegłeś do Kosufa, aby opowiedzieć mu o tym, co ciebie spotkało. Ten wysłuchał ciebie uważnie, wybrał z swojego worka kości runiczne, rzucił je i długo rozmyślał nad wynikiem, jaki otrzymał, po czym stwierdził, że czym prędzej powinieneś dołączyć do ludzi, do goblinów, którzy wyszli z samego rana. Nie powinieneś zwlekać, moc w tobie pulsuje, tak powiedział Kosów. Dzieje się coś, co będzie ciągnęło ciebie na zewnątrz. Najwyraźniej też jesteś jednym z nas, którzy powinni zmierzyć się z przeznaczeniem. Jako że zawsze szanowałeś Kosufa, a przynajmniej tak się zachowywałeś, jakbyś go szanował, postanowiłeś wysłuchać jego rady. Zebrałeś się, przeszedłeś szybko sporządzony rytuał, w czasie którego zapadłeś w krótką drzemkę,
Przyznano ci dwóch tragarzy, których nigdy wcześniej nie znałeś, poznałeś tylko ich imiona i tak wyprawiony wyruszyłeś, żeby jak najszybciej podążać jeszcze niezatartymi śladami twoich przyszłych towarzyszy. Rozmyślasz przy tym nad dziwnymi snami, które ciebie dopadły. Ale o snach powiem ci niedługo. Adrianie, Mateuszu, wasze postacie poczuły przez chwilkę ulgę, jakby w miejscu, które posmarował kapłan, jakby zrobiło się tam zimno. Jednakowoż po chwili zaczynacie czuć się bardzo zmęczeni. Czujecie, że noga coraz bardziej wam pulsuje, by po chwili zapaść w krótką, niespokojną drzemkę pełną snów. Adrianie, twoja postać Grol ma pewne sny. Jest to sen, w którym masz złapać jakąś błyskotkę, nawiedzały cię już podobne sny, złapać jakąś błyskotkę i o ile dobrze pamiętałeś, za każdym razem ta błyskotka gdzieś ci się wymykała, gdzieś uciekała z pomiędzy twoich palców. Tym razem udało ci się ją złapać i zszedł na ciebie niesamowity spokój, błogi spokój, ulga. Jednocześnie sen znowu zaczął wirować i pojawiły się dziwne symbole. Rzuć proszę kostką K20, jeśli masz taką możliwość. W twoim śnie wziąłeś do ręki jakiś dziwny przedmiot. Był to patyk, którego końce były połączone trzema sznurkami. Bardzo dziwny przedmiot. Usiadłeś i zacząłeś te dziwne sznurki szarpać, a spod twoich palców zaczęła wydobywać się błoga muzyka. Widziałeś, jak czasem kapłani w trakcie swoich ceremonii korzystali z różnego rodzaju bębnów, piszczałek, trąbek. Widziałeś nawet małą piszczałkę wydającą trzy różne dźwięki i ten dźwięk powtarzany po wielokroć zaczynał ci się w pewnym momencie po prostu podobać. Tak samo tutaj. Dziwne urządzenie zrobione z drewna i rzemieni, które pod wpływem twoich palców zaczęło wydobywać piękne nuty, melodie. Jak myślisz, co ten sen ci powiedział? Myślę, że odnalazłem pewnego rodzaju harmonię. To, że ta wędrówka zmierza w dobrą. Tak, a jednocześnie poczułeś taką przemożną chęć, żeby nauczyć się wydobywać dźwięki z nieznanego instrumentu. Zadanie dla ciebie, dla twojego goblina, Adrianie, naucz się grać na instrumencie. Zapisz to sobie. Mateuszu, twój sen był na początku błogi. Czułeś w pewnym momencie odrobinę bólu, ale szybko zapadłeś w głębsze warstwy tego snu. Po chwili przypomniało ci się coś. W twoim śnie wróciłeś na chwilkę do momentu, kiedy stałeś się Brzydalem. Pamiętasz dlaczego? Tak, pamiętam, bo stalaktyt spadł mi na głowę. Tak, to był jakiś fragment skały. Widzisz teraz całą sytuację, jakbyś był unoszącym się w powietrzu obłoczkiem.
jakimś biernym obserwatorem. Widzisz siebie, młodego goblina, który na skraju urwiska, w czasie kiedy jeszcze byliście pod ziemią, robił jakieś dziwne rzeczy, szukał czegoś. Widzisz również postać, dziwną goblinią postać, która przechodzi tuż nad twoją głową, na wysokości tego urwiska, tuż na górze. Przechodzi i przechodzi, chwieje się i w pewnym momencie potyka się i żeby utrzymać równowagę, opiera się o stalaktyt. Stalaktyt zaczyna pękać. Postać odskakuje, żeby nie spaść razem z tym kawałkiem, który leci w dół. Kawałek stalaktytu leci prosto na ciebie. Odłamek oderwany w ten sposób uderza ciebie w twarz, powodując nieodwracalne blizny i zmiany, które uczyniły ciebie tym, kim ci uczyniły. Twarz tego goblina, który tego dokonał, wydaje się być dziwna. Nie spotkałeś się z nią. Na pewno nie jest to nikt, kto ci teraz towarzyszy. Potrzebujecie chwilkę, żeby to sobie jakoś zanotować? Nie. Dobrze. Budzicie się po chwili, wyrwani z tego snu i widzicie, ja że... czytać kościół? Nie musisz. To jest tylko taki dziwny sen, który ciebie nawiedził. Budzicie się i widzicie, że wasze nogi, które były do tej pory ranne, pokryte są liśćmi. Z pomiędzy liści gdzieniegdzie przesączają się kropelki krwi. Czujecie ból, ale czujecie również ulgę. A kapłan stoi przed wami, trzymając w ręku mały cierń, mały patyczek, na którym nabite są dwa dziwne, obłe stworzonka. Co robicie? Patrzę na niego lekko zdezorientowany. Mówię, nie wiem co zrobiłeś, ale dało to efekt. Już lepiej. A co się wije na tym patyczku? No cóż, wyciągnąłem to z waszych nóg. Okazuje się, że te poczwary, które was zaatakowały, nie były jadowite. Natomiast zaszczepiły wam coś ciekawego. I tu pokazuje rzeczywiście małe, obłe stworzonka, jakby larwy, które tkwiły w waszych nogach. Każdy z was teraz rzuci K6. Wynik od 1 do 3 powoduje, że stracicie HP-ka. Sześć. Jeden. Wstajecie, powoli się przeciągacie. Mateuszu, twoja postać czuje się w porządku, czuje się dobrze, czujesz ogromną ulgę. Kiedy ściągnąłeś te liście, widzisz, że rana bardzo ładnie się zagoiła. Opuchlizna znikła prawie całkowicie. Ślady krwi co prawda pozostały, ale widać, że rana jest ładnie, ładnie nacięta, a liście pomogły. Wszystko pięknie się goi. Po tym, jak rozruszałeś tą nogę, nie czujesz już właściwie żadnego dyskomfortu. U ciebie jest wszystko w porządku. Adrianie, twoja postać, Grol, zrywa te liście i widzisz, że są pokryte krwią. Widzisz również, że ranka, co prawda została nacięta całkiem wprawnie, natomiast bez przerwy sączy się z niej krew zmieszana z ropą. Coś jest nie tak, czujesz to wyraźnie i czujesz, że ta noga nie jest niestety w pełni sprawna. Kapłan powiedział, że dał ci specjalne zioła, natomiast nie jest w stanie zagwarantować, że poczujesz się po nich na pewno lepiej. Będziesz musiał obserwować tę nogę i w miarę możliwości będą ty i kapłan będziecie razem szukać remedium na tą ranę. Na chwilę obecną niestety twoje samopoczucie spada i musisz odjąć sobie na nie wiadomo jak długi czas jeden punkt życia. Zapisz to sobie.
Siedzicie i odpoczywacie zgodnie z poleceniami kapłana. Po chwili, dłuższej chwili, nie wiecie ile spaliście, ale słońce zdecydowanie już przychyliło się w kierunku końca swojej podróży, zauważacie trzy postacie zbliżające się do was ścieżką. Piotrze, jesteś z nami? Oczywiście. Podążasz swoim traktem. Jeden z twoich tragarzy całkiem nieźle radzi sobie póki co z wyszukiwaniem śladów, które pozostawiali twoi przyszli towarzysze, których powinieneś znaleźć. I zaczynasz zastanawiać się nad snami, które ciebie nawiedziły. Były to cztery dziwne sny, przynoszące ci wiele materiału do przemyśleń. Pierwszy sen to sen, w którym uciekasz przed jakimś nieznanym niebezpieczeństwem. Próbujesz za pomocą broni walczyć. Maczuga na nic się zdaje. Próbujesz rzucać kamieniami. Nic z tego. Łapiesz włócznie. Próbujesz dźgać. Nic z tego. Potwór o nieokreślonym kształcie wciąż cię goni. Czujesz, że masz go na swoich plecach. W pewnym momencie biegniesz i w akcie rozpaczy łapiesz kawałek kłody. Zwykłą kłodę. Obracasz się, uderzasz z całej siły i wiesz, że w tym momencie zagrożenie mija. Pierwsze zadanie dla ciebie. Zabij przeciwnika przy pomocy kawałka drewna. Tak sobie zapisz. Drugi sen, o którym myślałeś. Spotkałeś dużą, wysoką, człowiekokształtną istotę pozbawioną owłosienia w dziwnych szatach. Z twoich studiów, z twojej wiedzy, z opowiadań, jakie usłyszałeś, podświadomie wiesz i czujesz, że jest to człowiek. Nigdy w życiu go nie widziałeś, ale wiedza, która krąży w waszym plemieniu, pozwoliła ci go łatwo zidentyfikować jako człowieka. Tego, który włada powierzchnią. Tego, który przejął schedę na powierzchni. No i wy na tej powierzchni chcecie znaleźć swoje miejsce do życia, więc wiesz, że w pewnym momencie przyjdzie ci się z nim spotkać. Człowiek o zupełnie rozmytej twarzy. Tak naprawdę nie jesteś w stanie określić nic szczególnego w tym człowieku. Charakterystyczne jest jednak to, że rozmawiasz z nim, a on rozmawia z tobą i przekazujecie sobie jakieś informacje. Czujesz, że jest to coś ważnego. Kolejne twoje zadanie. Poznaj 5 ludzkich słów. Jesteś gotowy na trzeci sen? Tak. W tym śnie siedzisz przy dogasającym ogniu i czujesz pustkę. Taką pustkę, jakby ci czegoś brakowało. Wyobrażasz sobie, że masz przy sobie 2 kawałki rzemienia, których nie jesteś w stanie w żaden sposób połączyć. Próbujesz i próbujesz i próbujesz. Za każdym razem nie wychodzi, ale twoje ruchy stają się coraz bardziej pewne. Aż w końcu sen, jakby trwał wieczność, w końcu twoje dłonie zaczynają układać ten rzemień w odpowiednim miejscu, zawiązując piękny supeł. Czujesz ulgę, ponieważ nauczyłeś się czegoś nowego. I to jest zadanie dla ciebie. Trzecie. Naucz się czegoś nowego. Zapisz to, proszę. Gotowe. Ostatnia rzecz. Po tych 3 snach, o których również opowiedziałeś kapłanowi, a on poniekąd pomagał ci to zinterpretować, przyszedł 4. bardzo niespokojny sen. Znowuż sen, jakby coś w tobie zbierało, jakby coś rozrywało ciebie od środka. I w pewnym momencie widzisz 3 gobliny z twojego plemienia. Wyciągasz do nich dłonie.
i coś, co wzbiera w ciebie, przechodzi na twoją dłoń i dotykasz trzech goblinów i widzisz, że za każdym razem uzyskujesz inny efekt. Pierwszy efekt polega na tym, że w twojej dłoni na jej końcach wybucha nagle złoty poblask, który rozświetla okolice i jednocześnie oślepia goblina, który przed tobą stoi. Ten po prostu zasłania oczy, ten blask jest tak jasny. W drugim śnie wyciągasz dłoń wibrującą od mocy i goblin przed tobą osuwa się, zapadając w sen. W trzecim śnie, przy trzecim goblinie, chcesz coś od niego. Nie wiesz, co to jest. Wiesz tylko, że bardzo tego pragniesz. Chcesz, żeby on ci pomógł. A ten za każdym razem odmawia. Czujesz potężną irytację. W pewnym momencie wyciągasz do niego dłoń, jakby na zgodę, ale dłoń na końcu delikatnie się żarzy i widzisz, że twarz goblina zmienia się. Zaczyna się do ciebie uśmiechać i jest do ciebie przyjaźnie nastawiony. Patrzy się na ciebie jak w zwierciadło, jak w lustrowody i po chwili zgadza się na to, co mu proponowałeś. Wiesz, że swoją mocą nakłoniłeś go do tego. Którą z tych mocy miałbyś wybrać? Ciężki wybór. Droga nie jest zamknięta oczywiście dla pozostałych, od razu mówię, tak off-topowo, natomiast na początek. Nie, rozumiem. Może dwójkę. Usypianie, tak? Zgadza się. W porządku. Zbierzmy to wszystko do kupy. W pewnym momencie, kiedy tak rozmyślasz, polegając na swoich tragarzach, którzy idą przed tobą i po prostu wyszukując wśród zarośli ślady, w których przechodzili twoi towarzysze, zauważasz ich odpoczywających na pobliskim wzgórzu. Podróż była męcząca, widzisz, że są ranni, zbliżasz się do nich. Na początku zauważyłeś, że kapłan, który towarzyszył im, powstał, trzymając w ręku bole, czyli dwa kawałki skały wydrążone, połączone sznurkiem. Kapłan gotów do ataku, ale bardzo szybko, kiedy wychodzisz pomiędzy zarośli, ten identyfikuje ciebie i podchodzi. Wymieniacie się uprzejmościami, tłumaczysz, kim jesteś, co ciebie sprowadza. Opowiadasz swoją historię i wyjaśniasz, dlaczego ich szukałeś. Teraz już dla wszystkich jest jasne. Macie nowego towarzysza. Będzie wam towarzyszył, Adrianie i Mateuszu, tak długo, jak zechce wam towarzyszyć. W tym momencie jest was czwórka plus rzesza tragarzy, która trzyma się za wami, próbując wam pomóc, powstać, zebrać rzeczy, które nosicie i generalnie pozostając czujnym. Słońce powoli chyli się ku zachodowi. W tym czasie zdążyliście siebie poznać, zdążyliście zamienić kilka słów, wyjaśniliście sobie to i owo. Na przyszłe kontakty przyjdzie czas, natomiast jasne jest, że wspólnie, przynajmniej przez pewien czas, zmierzycie się z waszym przeznaczeniem. Dobrze wiecie, posługując się prostą taktyką plemienia, że im was więcej, tym lepiej. Czas na akcję. Co proponujecie? Co dalej? Ja bym chciał sprawdzić okolice i sprawdzić, czy nie ma jakichś zagrożeń w pobliżu. Dobrze. Tak, ja bym chciał też zajrzeć po okolicy, przekazać, znaleźć jakiś solidny kij. Ja chcę, w brzuchu zaczynam szukać czegoś do zjedzenia. Mam pojęcie, czy to będą steczne owoce, czy jakieś małe zwierzątka.
Szukać czegoś do zjedzenia. Ok, musisz też, Adrianie, pamiętać o tym, żeby trzymać ten przycisk, bo tak jak u Piotra, czasami przerywa ciebie w połowie wypowiedzi. Dobrze, zróbmy tak. Powoli zbliża się nieubłaganie noc i wiecie, że to jest ten moment, gdzie trzeba będzie rozpalić ognisko, bo ognisko jest waszym podstawowym zabezpieczeniem. Wiecie też, że trzeba będzie złożyć się do snu. Oczywiście możecie iść dalej w ciemności. Widzicie jeszcze w ciemności w miarę nieźle, chociaż po miesiącu przebywania na powierzchni zauważyliście, że ta umiejętność mniej więcej wam, no, jakbym miał to ocenić w taki statystyczny sposób, to bardzo mocno się zatarła. Tak o połowę mniej więcej zatarła się ta wasza umiejętność widzenia w ciemności na rzecz coraz wyraźniejszego widzenia w świetle dziennym. Dostosowujecie się do nowych warunków. Piotrze, twoja postać z ok rozgląda się po okolicy. W pewnym momencie zauważyłeś, jak zarośla wokół ciebie zafalowały i coś o charakterystycznym, takim ocierającym się dźwięku odbiegło. Usłyszałeś taki charakterystyczny stukot nóżek. Coś bardzo szybko zniknęło w zaroślach. Rozglądasz się za czymś, co mogłoby być dobrym sękatym kijem. Pytanie, czy masz jakieś wymagania, czy po prostu byle co? Byleby się nadawało do trzymania i było tak jak prosty kij. Coś takiego mocnego, żeby można było tym przywalić dobrze i żeby się nie złamało od razu. Dobrze, takie wymagania. Jesteś w lesie oczywiście, więc znalezienie generalnie kijów różnego rodzaju nie stanowi żadnego problemu. Pytanie teraz, czy uda ci się w tym krótkim rekonesansie wokół znaleźć coś, co według ciebie będzie odpowiednie. Sprawdzam teraz. Niestety, co zauważyłeś, to większość kijów, które znajdujesz, to albo pokurczone, sękate, krzywe albo wiotkie kije, które niezbyt nadają się do celów, które tu chciałeś znaleźć, a te, które ewentualnie wyglądały na solidne, są albo zbutwiałe, albo przeżarte przez korniki i po prostu kruszą się przy pierwszej próbie uderzenia w coś mocnego. Nie jest to prawdopodobnie najlepszy teren na to, żeby znaleźć coś odpowiedniego. Nie jesteś zadowolona z wyborów, które tam dokonałeś, więc będziesz musiał poszukać gdzie indziej. Może tam bardziej dopisze ci szczęście. Tak czy inaczej, zabieram trochę drewna na ognisko. Oczywiście. Zauważyłeś jednocześnie, że tragarze zgodnie pracują nad przyszłym ogniskiem. Również zbierają porozrzucane kawałki drewna, wiążą je rzemieniami i zarzucają sobie na plecy. Część z nich zaczęła przepatrywać najbliższe zarośla w poszukiwaniu jagód, grzybów, korzonków. Adrianie, przypomnij mi, ty szukasz czegoś do zjedzenia, tak? Tak, dokładnie. Najchętniej jakby jakiś smyczek, który przepływał w okolicy na jakieś inne miejsce. Jeszcze raz proszę, bo tak mówię, przerywa ciebie niestety w połowie wypowiedzi. Mówiłem, że najchętniej jakiś strumyczek bym odnalazł w okolicy, a jak nie, no to po prostu poszukał czegoś wśród traw i krzewów. Dobrze, sprawdźmy, czy znajdujesz jakiś strumyczek. Niestety nie znajdujesz żadnego płynącego źródła wody. Kałuże w zagłębieniach, owszem, natomiast nic takiego, przynajmniej w najbliższej okolicy, co mogłoby, nie wiem, wyglądać chociażby zbliżone jak strumyczek. Zaczynasz rozglądać się wśród traw i też w pewnym momencie wydawało ci się, że usłyszałeś charakterystyczny odgłos, który jest ci znany, niestety. Gdzieś na granicy wzroku poruszająca się trawa i ten charakterystyczny odgłos chitynowych odnóży, czasami ocierających się o siebie. Natomiast kiedy tylko zbliżasz się i szukasz czegoś wśród traw,
Czujesz, że to, co ewentualnie gdzieś tam jest, te potwory, które, z którymi miałeś okazję walczyć, jakby odskakiwały, odchodziły. Okej, to zachowując ostrożność i nauczone doświadczeniem, jednak zaczynam się wycofywać w stronę reszty towarzyszy. No i jednocześnie ze smutkiem skonstatowałeś, że tutaj za dużo jedzenia to ty nie znajdziesz. Niestety, wśród tych traw nie udało ci się znaleźć niczego, co według twojej oceny byłoby zdatne do jedzenia. Mateuszu, co ty miałeś robić? Miałem sprawdzić okolice, czy nie ma zagrożenia. Tak samo, oddaliłeś się w pewnym kierunku. Zauważyłeś, że tragarz, twój tragarz, który powinien, tak jak inni, szukać opału, rozglądać się w poszukiwaniu jakiegoś jedzenia, po prostu za tobą podąża, przypatrując ci się ze złośliwym uśmieszkiem. Taki złośliwy uśmieszek, który zawsze towarzyszy, że tak powiem, jego skromnej postaci. Idziesz, rozglądasz się i zauważyłeś wokół siebie w pewnym momencie trzy albo cztery punkty, które w trawie zaczynają się poruszać, zbliżać coraz bardziej i jednocześnie odskakiwać. Też słyszysz ten charakterystyczny chrobot chitynowych odnóży. Podejrzewasz, co to jest, ale bardzo dziwnie zachowują się te istoty, które otaczają cię, jakby to chciały się zbliżyć, a jednocześnie odskakiwać. Tam, gdzie ty pójdziesz, tam lecą one. Jesteś z nami? Coś próbujesz powiedzieć? Znaczy, w sumie szukam jakiegoś kamienia i rzucam w te krzaki. Wokół tego kamienia zakotłowało się na chwilkę, ale to po prostu rodzaj nowego czynnika, który spowodował, że te istoty, które jakby zaczynały ciebie otaczać, odskoczyły, a potem znowu zauważasz, że podchodzą jakby bliżej ciebie. W pewnym momencie oddaliłeś się nieco od swojego tragarza i zauważyłeś wręcz, że jakby go zupełnie omijały, jakby nie były zainteresowane nim. Mimo że w pewnym momencie zauważyłeś, jak kępka trawy zaczynała poruszać się obok twojego tragarza, ominęła go, podążając w twoją stronę. Szukam jakichś patyków, żeby stworzyć prowizoryczną pułapkę i sprawdzić, co śmierć goni. I sprawdzić, żeby co? Co mnie właśnie goni, co za mną podąża. W porządku. Szukasz materiału. Ty przypomnij mi, jesteś z archetypu kim? Zbieraczem, prawda? Wierasz. Niestety, jeśli chodzi o pułapki, masz bardzo mgliste pojęcie. Widziałeś parę razy, jak myśliwi tworzyli takie pułapki, szykując się na polowania, i próbujesz teraz odtworzyć tą technologię, którą widziałeś. Niestety, z patyków i rzemienia znalezionych w okolicy, próbujesz odtworzyć to, co oni robili tak sprawnie, i nic ci z tego nie wychodzi. Natomiast, kiedy zbiegacie się znowu w jedno miejsce, zauważacie, że ta trawa wokół was coraz bardziej pulsuje. Naliczyłeś 5 czy 6 miejsc, w których widać, jak coś się porusza. Zdecydowanie to coś jest jak najbardziej zainteresowane przede wszystkim twoją osobą. Konkretnie. Nie zbliża się, bo się boi, ale próbuje podejść, odskakuje. Próbuje podejść, odskakuje, a twoja intuicja podpowiada ci, że miałeś już z tym niedawno do czynienia. Więc wracam się do ogniska. Tak, zauważyliście, że tragarze rozpalili już drobne ognisko. I Proszę, mów. chciałbym użyć właśnie tego ognia, żeby
rzucić w te krzaki tym kawałkiem ognia. Dobrze. Pozostali panowie, Piotr, Adrian, wasze postacie wracają do ogniska, które tragarze zdążyli już rozpalić. Słońce praktycznie w połowie schowane jest za pobliskie szczyty górskie. Wiecie, że to kwestia godziny, w naszym rozumieniu godziny, tak? Nie w rozumieniu goblinów, godziny, może półtora, żeby zaszło za góry i żeby zaczęło się robić coraz ciemniej. Widzicie też całą sytuację i co sądzicie o tym wszystkim? Ja widząc, że prawdopodobnie tutaj noc i widząc, że wokół w trawie czają... Przepraszam, Adrian, przerywa cię troszkę. Musisz, nie wiem jak tam to wygląda na telefonie, ale ten przycisk musi być cały czas niestety wciśnięty. Ja na telefonie mam wykrywanie głosu, nie push to talk, bo nie wiem jak to zrobić push to talk. O, ale teraz jest bardzo, bardzo czysto i bez przerywania, więc nie wiem dlaczego tak się... Dobra, nie wiem co robić. Okej, okay, to w każdym razie widząc, że te stwory czają się w okolicach naszego obozowiska, staram się pozbierać jakieś kijki, ale nie chodząc za daleko i po prostu naostrzyć czubki kijków jakimś kamieniem albo jakimś haczykiem, który mam i po prostu zrobić taki prowizoryczny ostrokoł wokół naszego małego obozowiska. Ile zdążę, tyle zdążę. Porządku. No, od razu rozwiążę twoją akcję. Zauważasz, że twój tragarz podłapał ten pomysł i bardzo ochoczo przystępuje do pomocy. Przy okazji wciąga kilku innych tragarzy, którzy nie są zajęci ogniskiem. Oni również podchodzą i zaczynają pomagać ci w budowie tego prowizorycznego ostrokołu. Niestety materiał, z którego korzystacie, jest bardzo kiepski. Tak jak mówiłem, są to gałęzie albo dziwnie powykręcane, albo zupełnie zbutwiałe. Idzie to wam bardzo, bardzo powoli. Piotr, twoja postać co robi? Ja, ponieważ nie wiem, co to za potwory, sugeruję rozstawienie swoich 6 pogoni dookoła obozu rozpalonych. Bardzo ciekawy pomysł. Takie coś, zazwyczaj stwory boją się ognia, więc można było toczyć nim tak jakby obóz. Przerwał cię? Stwory, przynajmniej na moje rozumienie, boją się ognia, więc wpada na pomysł, żeby otoczyć obóz ogniem, pochodniami. Tak, tak, tak. To właśnie przerwał dosłownie końcóweczkę. Już rozumiem. Również zmuszasz swoich tragarzy do tego, żeby ci pomogli i po chwili tworzycie krąg z pochodni. Mateuszu, zauważasz, że postać Zyga, czyli postać Mateusza, bierze jedną z gałęzi, podpala ją cierpliwie, a potem, kiedy ona już płonie, rzuca w kierunku jednej kępki, która powoli krąży wokół niego. I rzeczywiście usłyszałeś taki syk i kępka tej trawy, to miejsce, gdzie ta trawa tak faluje, wyraźnie odskoczyła. Przez chwilę mignęły ci jakieś takie dziwne chitynowe odnóża i widzisz, że to zagrożenie, które się tam czaiło, odskoczyło z lękiem. Nie umyka waszej uwadze, że coraz więcej tych istot czającej się wśród trawy zebrało się tuż przy postaci Mateusza, po tej stronie tworzącej się palisady. A dzięki waszej ciężkiej pracy otoczyliście obozowisko pochodniami i prowizorycznym ostrokołem. Może on nie jest kompletny, ale generalnie daje takie złudne poczucie bezpieczeństwa, bo tam co 2-3 kroki jest rozstawione ostre patyki z zakończeniem skierowanym w stronę potworów. To podchodzę do Zyga i kiedy ten wszystko pytam, ty, czego one od ciebie chcą? Mateuszu? Adrian mnie teraz odepchnął, tak?
Nie, on podszedł do ciebie, zapytał się, czego mogą te potwory chcieć od ciebie, skoro tak bardzo są zainteresowane konkretnie twoją osobą. Uważam, że możemy chodzić o te larwy, które właśnie zostały wyjęte z nas. Larwy bardzo szybko zostały wrzucone do ognia, kiedy tylko kapłan zobaczył, co się święci. Niestety to nie zmieniło całości, że tak powiem, zainteresowania tych hitynowych paskud. A tak na Kapłan, oko, ile możemy ich wyliczyć? zauważyłeś sześć poruszających się kępek trawy. Czyli sześć miejsc. Podejrzewasz, że sześć paskud towarzyszy wam wokół tego obozowiska. Piotrze, twoja postać zauważyła, że pochodnie zdają egzamin, ponieważ generalnie zapewniają poczucie bezpieczeństwa, natomiast one będą się wypalały. Kwestia pół godziny na nasz czas, żeby wszystkie pochodnie zgasły. Każda pochodnia pali się mniej więcej pół godziny. Zdaję sobie z tego sprawę. Na chwilę macie spokój, czujecie się w pełni bezpiecznie, natomiast zbliża się nieubłaganie noc. Pomysły, propozycje. Zaczynamy od Mateusza. Sugeruję, by się wycofać, ale zostawić pułapkę na te potwory w międzyczasie. Tylko jaką pułapkę zamierzasz sporządzić? Co zamierzasz zrobić? Jaki masz pomysł? Sugeruję, żeby właśnie zbawić się do obozu i tam można by rzec, że zająć ich ogniem. Będziesz musiał to jakoś mocniej rozwinąć. W tej grze niestety musimy kombinować własnym umysłem. Nie będę wymagał od ciebie, żebyś dokładnie opisał metody działania pułapki, ale pomysł będziesz musiał rozwinąć do etapu, który będzie miał takie znamiona, że będzie to działało. Ok? Okej. Jak rozumiem, siedzicie wokół tego ogniska, grzejecie się jego ciepłem, korzystacie z tej nieco złudnej, ale mimo wszystko złudnego wrażenia bezpieczeństwa, które wam towarzyszy. Te zaostrzone kijki i te pochodnie robią robotę. Rozmawiacie się, wymieniacie myślami i generalnie co z tego wychodzi? Adrianie, co proponujesz? Osobiście nie widzę sensu, żeby teraz stajać, mając te bestie za plecami. Proponuję wystawienie wart, póki na nic lepszego nie wpadnie. Po jednej osobie na każdą stronę obozowiska, chociaż. Bez sensu w naszych tragarzy. Jasne. Piotrze? Ja tak się waham między właśnie ruszeniem w dalszą drogę, a zostaniem. Ruszenie w drogę miałoby sens, gdybyśmy mieli jak przenieść ze sobą ogień. A pochodnie, jak wiemy, pewnie niedługo się wypalą. Niestety pewnie żaden nie ma z was oliwy czy czegoś w tym stylu. No nie, my to biedaki jesteśmy, więc wiesz, za dużo to nie mamy. Tylko Relk ma jakiś olej ze sobą. Kapłan robi zbolałą minę, bo najwyraźniej zauważyłeś, że ma i mówi, no tak, mam. Ale wolałbym zachować to na szczególnie ciężki czas. No tak. Zet raczej zapasowych pochodni nie zrobimy. Jest chyba najlepszym z najgorszych wyjść będzie zostanie. Tak, powoli kończy wam się czas. Adrianie, ty zauważyłeś, rozglądając się i rozstawiając teraz tragarzy w formie takich wart, zauważyłeś i potwierdzasz to, że te
Paskudy, które czają się wokół was, zgromadzone są w jednym konkretnym miejscu. I za każdym razem, kiedy postać Mateusza przesunie się gdzieś na drugą stronę ogniska, te paskudy, które się tam gdzieś poruszają, za każdym razem przenoszą się na tą stronę, po której stronie znajduje się postać Adriana. Adrianie, przepraszam, Mateusza. Mateuszu, zaczynasz grzać się przy ognisku, zastanawiać nad całą sytuacją. Nagle uderzyło cię coś, co mówię w przenośni, także nie martw się jeszcze. Ja mam uderzyło pewną cię coś. Tylko pozwól, że dokończę. Tak, tak. Uderzyło ci coś charakterystycznego, Mateuszu. Otóż w pewnym momencie blask ogniska padł na twarz Zoga, waszego nowego kompana, i masz dziwne wrażenie graniczące z pewnością, że jest to postać, która w przeszłości niechcący strąciła na ciebie stalaktyt. No to grubo. Tak jak mówię, dziwne wrażenie graniczące z pewnością, że tak właśnie było, że ta twarz odpowiednio oświetlona niemalże złożyła się w tą twarz, którą widziałeś we własnym śnie. Twarz młodego goblina, który niechcący oparł się o stalaktyt i strącił go, spuszczając ci to na głowę. Piotrze, jaki pomysł? Ja chciałem zapytać Zyga właśnie, czy coś zdobył po drodze, ewentualnie żeby to zostawił w miejscu, albo w ogóle swoje rzeczy i przeszedł w inne miejsce. Czy to może coś ma przy sobie, co one chcą, czy to chodzi konkretnie o niego? A więc bym rozłożył rzeczy, które mam, czyli te odnóża tych pająków w jednym miejscu i truciznę w drugim miejscu, a w trzecim był ten błyszczący kamień. Ciekawe. Zauważasz, że wszystkie zbliżają się w kierunku tego odnóża, które jest unurzane w tej truciźnie, jak to się mówiło. W pewnym momencie, przepraszam, że ci jeszcze przerwę, w pewnym momencie zauważacie, poderwani krzykiem jednego z tragarzy wartowników, który błyskawicznie nałożył na swój miotacz kamieni kamień i wycelował w kierunku paskudy tego ni to tarantuli, ni to kraba, czyli połączenia tych dwóch cech, który wychynął z pomiędzy trawy. Zauważyliście coś charakterystycznego. W świetle ogniska i zachodzącego słońca to, co wyszło z tej trawy, różni się kolorem od tego, co was zaatakowało. Tam to było takie pomarańczowawe, a tutaj widzicie wyraźne białe linie na korpusie. Ja mam pytanie, czy to wyszło z tej strony, gdzie tamte inne potwory były, czy gdzieś kompletnie gdzie indziej? Nie, to jest jedna z tych paskud, które otaczają was i które przesunęły się w stronę, gdzie Mateusz zostawił to odnóże pokryte liśćmi, owinięte liśćmi, gdzie na odnóżu znajdowały się jeszcze resztki dziwnej substancji, która miała być trucizną, ale jak się okazało, trucizną nie jest. Okej, rozumiem. I po prostu jeden z tych sześciu, które tu są, różni się barwą pancerzyka, są wzorami na pancerzyku. Nie widzicie pozostałych, natomiast jedna paskuda, która akurat wychynęła z pomiędzy trawy, zauważyliście właśnie to, że jest charakterystycznie ubarwiona. Natomiast tragarz, który was zaalarmował, nałożył kamień i miotnął w kierunku paskudy. A trafił? Po chwili widzicie, jak paskuda podskoczyła do góry, ugodzona kamieniem, wycofuje się,
próbuje schować między trawy, ale w pewnym momencie pada i rozwala odnóża na boki. Jeszcze podryguje przez pewien czas, ale widzicie, jak z pomiędzy pęknięcia, które powstało na jej skrupie, sączy się zielona ciecz. Piotrze, możesz być dumny, ponieważ to jeden z twoich tragarzy, wybierz, który wykonał tak celny rzut. Kruk. Widzisz, że zadowolony chwyta ten kij przeznaczony do miotania pocisków i macha z nim zwycięskim gestem. Co robicie, panowie? Robi się coraz bardziej ciemno. Do naszego kapłana i zagaduję go. Z tego co pamiętam, masz chyba proce. Bole. Ale tak myślałem, że coś do miotania. Skoro naszemu tragarzowi się udało, może ty byś próbował je miotnąć, co? Mogę spróbować, ale mam tylko dwie. Jedną zawsze chcę mieć przy sobie, a drugą w tej ciemności mogę stracić. No, jeśli będzie taka konieczność, to miotnę. Ja bym zasugerował, znaczy wziąłbym ten kamień i te odnóża, które zostawiłem w tych dwóch różnych miejscach i spróbował zbawić je na ten odnóże, to ma pokryte tą maś. Zauważyłeś, że one po prostu są, te poczwary, które was otaczają, najwyraźniej na bazie obserwacji są bardzo zainteresowane tym konkretnym odnóżem właśnie, pokrytym mazią, którą owinąłeś w liście. Pozostałe rzeczy zabrałeś, nic się nie zmieniło. W momencie, kiedy eksperymentalnie po prostu przeniosłeś w inne miejsce to odnóże na liściu, zauważyłeś, że paskudy wokół was, ukryte w trawie, przenoszą się w tamte miejsce. Więc sugeruję reszcie, czy zadaję pytanie, czy nie lepiej byłoby kilku zwabić i takich wykończyć powoli. Ale jak chcesz ich zwabić pojedynczo? Z waszych obserwacji wynika, że jedyne co tak naprawdę oddziela te paskudy od próby dostania się do was, czy inaczej do tego odnóża, którym są bardzo mocno zainteresowane, jest a. ogień, b. przeszkody, które zrobiliście, c. wasza bezpośrednia obecność. To są takie trzy czynniki, które powodują, że paskudy boją się podejść bliżej. Okej, no to rzucam eter, to skoro nie podchodzą, to po prostu wystrzelajmy. Macie proce. Patrzę po te rzutki, patrzę po naszych tragarzach. Tak, tylko że cele są niestety niepewne. To są tylko ruszające się kępki trawy, ale oczywiście mogą próbować. Patrzą na ciebie w oczekiwaniu. Nas? Nie słyszałem, przepraszam. W jakiej odległości mniej więcej od nas są? Akurat na granicy skuteczności tychże proc, tak bym to określił. Nie wiem, 15 kroków od was mniej więcej? To jak Adrian chce tak z procami, to sugeruję, żeby przybliżyć właśnie to odnóże tak trochę bliżej wejścia, żeby może trochę wyszły bliżej obozu. Czyli chcesz to, nie wiem, rzucić za krąg tworzący pochodnie? Tak, znaczy, tak mniej więcej tak rzucić, no dokładnie. Ostatecznie odłożyć tak powoli. No, poza krąg? Poza krąg. Poza krąg to może nie, bo jeżeli zdobędą to, co chcą, to jakby może nic już nie powstrzymać im przed atakowaniem nas. Mogą zabrać to i po prostu uciec, cokolwiek chcą z tym zrobić. Pierwsza z pochodni zgasła. Po chwili druga z sześciu. Dwie. Tak, chciałem. Mów. Ja chciałem zapytać, jak dużo drewna mamy?
Macie sporo drewna, zgromadzonego chrustu bardziej, tych właśnie między innymi kawałków drewna, którymi ty też pogardzałeś, szukając swojego ulubionego kijka, że tak powiem. Trochę tego jest wokół was. Tak, to chciałbym zasugerować, żeby w miejscu pochodni po prostu one jako główne stelaże by funkcjonowały małe ogniska zrobić. Niewielkie, żeby zawsze płonęło coś tam. Ja bym jeszcze zasugerował wziąć jeden kawałek trochę tej trucizny, tej zielonej mazi na patyk i sprawdzić, czy chodzi im o zieloną maź, czy koniecznie o odnóże. W porządku. Pokrywasz patyk zieloną mazią. Co robisz dalej? Przemieszczam w miejsce trochę dalej od odnóża, żeby sprawdzić, czy pójdą za tym patykiem. Tak, zauważyłeś, że dwie z pięciu kępek trawy, które się tam poruszają, odchodzą jakby niezdecydowane w kierunku tego, co tam zostawiłeś. Ściąga je zielona maź. Czujecie, że noc powoli zamyka nad wami swoją kopułę. Kolejna z pochodni zgasła, zostały trzy. Piotr, jak rozumiem, twoja postać rzuciła ten pomysł i realizuje go, tak? Jeszcze raz? Twoja postać rzuciła pomysł tych małych ognisk i realizuje go, to znaczy przeznacza drewno na ogniska na te pochodnie, tak? Zgadza się, tak malutkie takie, żeby zawsze coś tam płynęło trochę. Dobrze. Co prawda zmarnowaliście 3/4 waszego zgromadzonego opału, ale udaje ci się odtworzyć te powiedzmy miejsca światła, te pochodnie. Na bazie tych pochodni szybko rozniecasz sześć małych ognisk rozświetlających okolice. Ciemność w nocy zapada, w górach zapada bardzo szybko i widzicie, że ta ciemność nocy sunie właściwie w waszą stronę metr po metrze. Powoli robi się coraz ciemniej. Dobra, to mówię tragarzom, żeby strzelali. Zawsze będzie paru mniej może do późniejszego ewentualnego starcia. Widzisz, że kilku z nich posłuchało i niepewnie, niezbyt dobrze widząc cel, zaczyna miotać kamieniami w kierunku poruszających się kępek trawy. Krzyczę, żeby stanęli. Przestali strzelać w sensie. No, po paru pociskach, które po prostu poleciały w trawę bez wyraźnego efektu, zatrzymują się, czekając na dalsze polecenia. I podrzucam pomysł, żeby kilka właśnie z kijków podpalić i rzucić w okolice kęp po bokach mniej więcej, żeby oświetlić same kępy, żeby coś może tam było widać. Nie w same kępy, tak jakby nie w stwory, tylko obok nich, żeby oświetlić. Dobra, ten pomysł jest realizowany. Adrian, jaki ty masz pomysł? No ja czekam, aż się to rozświetli. W takim razie może faktycznie będzie lepiej widać wtedy. Mateuszu, coś chcesz dodać? Ja, żeby zminimalizować ten, otaczam kilka patyków właśnie tą zieloną mazią i ustawiam je w takim jakby zegarze na każdej z godzin. To wtedy będzie większa szansa, że każdy będzie pojedynczy i trafiać będą. Kilku tragarzy, dwóch, trzech tragarzy realizuje pomysł, który zarzuciła postać Piotra, czyli Zog. I podpalając kawałki drewna, rzuca je w kierunku trawy, wśród której kryją się te paskudy. Niestety nie daje to zbyt wiele światła. To rozświetlenie jest iluzoryczne wręcz. A zauważyliście, że jeden z tragarzy, akurat ten, który jest bardzo mocno związany z postacią Grolla, kiedy miotnął parę razy kamienie, nie widać efektów, a gęsta trawa prawdopodobnie powstrzymuje wszelkie pociski, nie czyniąc bestiom szkody. W każdym razie te postacie, te paskudy wciąż się ruszają gdzieś tam w trawie.
Jesteście coraz bardziej zmęczeni trudami podróży. Wokół was krąg światła. Jeden z tragarzy pilnuje, aby ognisko wciąż się paliło. Dokłada również szczapki drewna do ognia. Widzicie, że to, co zrobiła postać Mateusza, sprawiło, że te paskudy rozdzieliły się i ten ruch niepewny rozwarstwił się na różne punkty. Niestety na razie żadnego większego efektu, a ciemność coraz bardziej na was napiera. Powoli kończą wam się pomysły i nachodzi was taka rezygnacja połączona ze zmęczeniem. Czujecie, że coraz bardziej chcecie po prostu usiąść przy ognisku i się ogrzać jego ciepłem. Czy macie jeszcze jakieś ostatnie pomysły? Rozumiem, te stwory są tak jakby z jednej strony. Teraz już nie, teraz rozeszły się i otoczyły was po tym, jak postać Mateusza przeniosła tą zieloną substancję z odnóży na kilka kijków i rozłożyła je wokół waszego obozowiska. Te paskudy są wyraźnie zainteresowane tą zieloną cieczą, która pokrywała odnóże pokonanego niegdyś potwora. Czyli rozumiem, tak jakby na 24 godzinach na tarczy są rozstawione dosłownie. No, ja bym sądził, że tak w wachlarz bardziej. Czyli mniej więcej tak do połowy? Tak jest. Tam, gdzie nie ma tych stworów, zaproponowałbym krótki wypad jednej, dwóch osób po drewno, pilnowanych przez dwie kolejne z bronią w ręku, żeby nazbierać się jeszcze przez chwilę w najbliższej okolicy tego drewna, co by nie zabrakło nam. Dobrze. Adrian, coś chcesz dorzucić do tej całej sytuacji? Tylko tyle, że pójdę z grupką w takim razie po to drewno. W porządku. Mateuszu, jakieś jeszcze pomysły? Ja, skoro one są tak w jednym miejscu, spróbowałbym jeszcze zakraść się do nich od tyłu i przynajmniej jednego wyeliminować z gry. Tak jak mówiłem, one już nie są w jednym miejscu, to znaczy ty poprzez rozłożenie... Tak, wiem, że tak pojedynczo one są, tylko że tak najbliższego po lewej chciałbym tak zaskoczyć od tyłu. Mhm. Dobrze, jeszcze... to teraz tak. Chciałbym podsunąć kapłanowi pomysł, żeby z tą zieloną mazią stał gdzieś tam w pobliżu ogniska, czy tego wachlarza, gdzie one są, i kiedy by zobaczył, że ruszają na przykład w naszą stronę, gdzie poszliśmy po drewno, to żeby spróbował gdzieś tam na granicy naszego obozowiska, że tak powiem, tych ognisk, trochę skapnąć tego zielonego, jakby spróbować je przyciągnąć, żeby nie ruszyły na nas bezpośrednio wszystkie. Kapłan nie do końca rozumie, co masz na myśli, ale... próbuję. W jakim sensie? Po prostu raz to jak zobaczy, że one ruszą w naszą stronę, tak? Tak, kiedy wyjdziemy poza okrąg, to żeby gdzieś tam na tej granicy naszego obozu, a terenu, gdzie one są, tych kilka kropli puścił, które może zwabią je i porzucą atak na nas na rzecz tych kropli. Dobrze. To teraz, ponieważ zbliżamy się do końca, rozwiązuję tę sytuację w ten sposób. Postać Adriana, Grol, zabiera ze sobą trzech tragarzy i korzystając z tego, że dzieje się tam cała akcja w tej trawie, którą coraz gorzej widzicie, przesuwają się te poczwary, wahając się, czy ruszyć do przodu, czy nie, postać Adriana rusza w kierunku pobliskiego zagajnika gęstszego lasu i w pośpiechu zbierają kawałki drewna. Idzie im to całkiem sprawnie. Grol cały czas czujnie obserwuje okolice, ale nie ja zauważa też. Żadnego... Tak, ty też również patrzysz, obserwujesz, co się dzieje, ale nie widzicie, żeby bestie, które was otaczają, w jakiś sposób zainteresowały się
tragarzami wychodzącymi poza linię ognia. Po chwili zarówno postać Adriana, jak i trzech tragarzy wracają z naręczami chrustu w bezpieczny krąg obozowiska. Jesteście pewni, że to, co zebraliście, pozwoli wam utrzymać krąg światła, myślę, że przez całą noc, oszczędnego dokładania. Mateuszu, twoja postać rusza. Przygotowujesz broń i zmierzasz w kierunku jednej z paskud, która baraszkuje w trawie, niecierpliwie ruszając to do przodu, to do tyłu. I kiedy tylko przechodzisz przez krąg światła i ruszasz po cichu, skradając się w kierunku bestii, zauważyłeś, że ta momentalnie ruszyła w twoją stronę. W pewnym momencie kapłan, który był w okolicy, szarpnął ciebie z powrotem w kierunku kręgu światła i jednocześnie podniósł kijek umoczony w tej dziwnej zielonej substancji i machnął w kierunku trawy. Zauważyliście, że w trawie zaroiło się. Wszystkie paskudy ruszyły w kierunku rzuconego w trawę kijka. Skupiły się tam, kłębią bez przerwy. A ty, padając na plecy, zauważasz, że na twojej torbie, którą miałeś na plecach, odrobinka tego zielonego paskudztwa musiałeś w trakcie, kiedy przekładałeś z jednego kijka na drugie, musiałeś maznąć po torbie. Chciałeś się podkraść, ale byłeś dla paskudy widoczny jak na dłoni. Właśnie przez to, że miałeś na sobie odrobinę tej substancji. Zapada zmrok. Paskudy kłębią się wokół tego patyczka, który tam rzuciliście, a wy zdajecie sobie sprawę, że w tych ciemnościach nie rozwiążecie tej sytuacji w żaden sposób. Macie chwilę spokoju, umacniacie swoje obozowisko, dokładacie do ognia i zmęczeni skupiacie się wokół płomieni, wystawiając tylko warty, które obserwują, co dzieje się w trawie. Powoli jeden przez drugiego zapadacie w krótki, niespokojny sen. Jeden z was zasypia, w tym czasie drugi się budzi, obserwując tragarzy. Tragarze również zmieniają się, żeby jeden czy dwóch patrzyło bez przerwy w miejsce, w którym kłębią się owe dziwne istoty. Tak mijają wam nocne godziny. Zakończymy naszą sesję mniej więcej na połowie nocnego, niespokojnego wypoczynku. Czujecie, że ta noc będzie długa, ciężka i nie dacie rady odpowiednio odpocząć, ale najwyraźniej póki co problem paskud otaczających wasze obozowisko został, że tak powiem, wstrzymany. Będziecie się z nim musieli zmierzyć wkrótce. Na tą chwilę, panowie, zakończę sesję, bo już jest 21, tak jak się umawialiśmy. Bardzo króciutko jeszcze uwagi z waszej strony. Piotrze? Chyba nie mam żadnych. Inaczej, to będę prosił ciebie, żebyś ewentualnie to przemyślał, bo to twoja pierwsza sesja, taka na szybko, króciutko. Nie dałem wam za dużo wolności, żebyście podziałali, to była krótka akcja. W przyszłości, jeżeli będzie nam dane się spotkać, mam nadzieję, że rozwinie się to w trochę inną rozgrywkę, o trochę większej intensywności, ale gdybyś miał jakieś uwagi, to będę prosił, żebyś może jutro, jeżeli będzie okazja się spotkać, przekazał mi je. Dobrze? Spoko. Adrianie? Ja mam uwagę do Mateusza, żeby nie zbierało więcej dziwnych odnóży. No, bomba.
Przykro mi, że tak krótko. Fajnie się to zaczyna rozwijać i chętnie bym ruszył ten temat, który się tak po prostu rozwinął. No. Słuchajcie, rozwinął się na 3 sekundy przed sesją, ponieważ postanowiłem skorzystać z jednego z 20 słów, które mam zapisane na kartce. Nie zdradzę wam tego słowa jeszcze, żeby nie psuć.